Stacja Oktopus, polia multująca, węże kropujące, plantacja poza siebie, siew siewnikowy, plantacja nakryta agrowłókniną, nawadnianie połączone z fertygacją nawozów. Nawadnianie to rzecz prosta, fertygacja nawozów jest bardzo skomplikowana. Fertygowanie gleby jest bardzo trudne, bo mamy mozaikowatość pól, mamy różne klasy, mamy różne zasobności, mamy różne pH w różnym miejscu, jest to bardzo trudne. Jeśli chodzi o odmianę, o sposób uprawy, to ja jako prezes grupy ingeruję. Jeśli chodzi o nawożenie, ochronę, to rolnicy tu mają pozostawioną swobodę. Mamy takiej plantacji 31 hektarów. Największa uzbyszka, jak powiedział pan poseł, to jest 12 hektarów, najmniejsze po 3 hektary. Wszystkie plantacje są zbierane samolotami. Jeśli chodzi o odmianę, państwo się zdziwicie, dlaczego oktopus. Dlatego, że my byliśmy pierwsi w Polsce, które uprawialiśmy odmiany partenokarpne. Uprawialiśmy je wiele lat i kilka powodów spowodowało, że odeszliśmy od odmian partenokarpnych. Pierwsza rzecz, jak damy tą samą możliwość oktopusowi i to plon nie różni się znacznie. Ja obecnie zbieram oktopusa na dzień samolotem tyle samo co sąsiad. Jeśli chodzi o następną rzecz, to jest przydatność do kiszenia. Przy zbiorze samolotowym mamy 1/3 ogórków 9-12. Partenokarpy mają złą prasę, złą legendę, że się nie kwaszą, nie kiszą. A więc o wiele łatwiej mi sprzedać jest oktopusa i dostać za niego o wiele wyższe pieniądze jak za niemiecką D1 z Bawarii czy za polskie partenokarpy, nie? Następna rzecz to jest wytrzymałość przechowalnicza. No nie da się ogórka sprzedać od razu, chyba że się ma tonę i przyjedzie jakiś tam pośrednik, kupi na busa, zawiezie do drugiego pośrednika, to się da. W sytuacji jak my wysyłamy całe tir jednorodnego towaru, ja czasami muszę te ogórki mieć dzień, dwa czy trzy. Odmiany partenokarpne są bardzo delikatne, nawet w warunkach chłodnych. One potrafią po 2 dniach już lecieć, cieknąć, robić się miękkie. Odmieniają przewadze kwiatów żeńskich, mają wiele grubszą skórę, mogą leżeć tydzień, 6-9, nic się z nimi nie dzieje. Następna rzecz jeszcze, dlaczego oktopus, a nie na przykład to jest kwestia wrodzonej cechy, nie wiem, to chyba hodowca wie, tam też chodzi o krzem. Oktopus ma o wiele wyższą tolerancję mączniakową. A my tu w ostatnich 5-6 latach mieliśmy przypadki, że 24 sierpnia nie było plantacji partenokarpów, gdzie nasiona kosztują kosmos. Bo nie poradził sobie rolnik z mączniakiem, tak? W ubiegłym roku mączniaka nie było, pojawił się w drugiej połowie sierpnia, potrafił w tydzień zniszczyć plantację, nie? A więc, żeby pomóc tutaj udziałowcom, żeby przy normalnym stosowaniu preparatów mączniakowych było mniejsze zagrożenie, że mączniak nam skonsumuje plantację, zdecydowaliśmy się na ten oktopus. Informacja o tej tolerancji mączniakowej oczywiście jest od producentów, nie? Czyli ja mam masę znajomych producentów w Polsce, oni tą odmianę uprawiali i mieli porównania do innych, które obok rosły, że ta tolerancja na mączniaka jest dużo większa.